Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Stare na moim kanale. I dzisiaj stwierdziłem, że nie przygotuję dla Was nic ciekawego, po prostu sobie pobijemy jakieś mopki, zrobimy sobie jakieś kamienie tresera, może takim, wiecie, dzień jak codzień w tajernie czy coś, nie? Tak ludzie nagrywają i tak sobie też tutaj zrobimy. Jestem już na instancji krzyżaka, więc sobie go teraz zaatakujemy i zobaczymy, może coś ciekawego dropnie, czemu nie? Weźmiemy sobie go, zaatakujemy go oczywiście deszczem, żeby było szybciej. Tutaj mogę sobie w sumie zmienić na łuk w tym momencie, żeby fajny damage tutaj wklepać. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli Wam się takie odcinki luźne podobają, no to oczywiście zostawcie kciuka w górę, a ja będę takich odcinków nagrywał dla Was więcej. Dobra, i czy coś wydropiło? Nic nie wydropiło. Dobra, lecimy dalej. Bić się z potężnymi potworami. Grupka pająków numer 2. Może teraz się uda. W ogóle powiem Wam tak, myślę, żeby całkowicie zrezygnować z tej magicznej iskry i zamienić to wszystko na łuk, bo po prostu łuk moim zdaniem jest lepszy. Dobra, grupka zabita. Czy coś wydropi? Jest! Mamy brunle. Bardzo fajnie. Są brunle. Jest pierwszy dropik w dzisiejszym odcinku. Potem sobie to sprzedamy, a tymczasem pójdźmy sobie już zrobić, nie wiem, może kamienie tresera. Ale powiem wam, że bardzo się cieszę, że nam ten rollrack dropnął. Mogę za niego sporo złota dostać. Więc dobra, słuchajcie, krzyżaka mamy z głowy. Myślę, że teraz pójdziemy sobie, nie wiem, zrobić klatki czy coś. Akurat muszę trochę podekspić peta, więc czemu nie. Więc sobie pójdziemy na klatki. Nie będę przedłużał, po prostu widzimy się już chyba na miejscu. No dobra, no i dochodzimy sobie na ekspowisko naszego peta. Tylko teraz tak, muszę kruka odesłać i pogadać ze streserem. Sklep ze zwierzakami. Właśnie, i martwiłem się, że już mam te pety wszystkie wyekspione. O, dobra, jeszcze mogę sobie żabę. Dobra, to kupię sobie żabę i sobie z żabą tam wejdziemy. No i zaczynamy sobie ekspić żabkę. Lecimy, level pierwszy, klatka pierwsza. Proszę bardzo, co tu będzie? Czy to będzie jakiś trudny potwór? Dobra, jest szaleniec, super, szaleńce są bardzo łatwe. Na pierwszą klatkę, czemu nie? Zobaczymy, jak żaba się sprawdza. Piękna szpila poszła. Piękne ukłucie lalki poszło. Otępienie, super. Full debuff. Żaba podskakuje, zobaczcie, zajebiście. Bardzo fajnie. Słuchajcie, no moim zdaniem są spoko takie odcinki. Czasami, wiecie, się oderwać od rutyny, sobie ponagrywać coś innego, coś takiego swobodnego, bez żadnych challenge'y, wyzwań i tak dalej. Po prostu sobie zrobić jakieś klatki. Moim zdaniem jest to naprawdę spoko pomysł. Dobra, żaba zabiła. Siemka, siemka, witajcie z tej strony. Ponownie Galajus, witam Was serdecznie. Myślę, że w sumie... A, dobra, myślę, że w sumie tyle wystarczy. Nie będę już za bardzo expił. Wychodzimy sobie stąd. Albo w sumie pogadajmy z nim jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, no i co? Myślę, że sobie na końcu zamienimy te brudle na eski. One nie są aż tyle warte, żebym je sprzedawał na rynku, tak mi się przynajmniej wydaje, więc kupmy sobie tutaj ekstraktor. Gdzie on tu jest? Ekstraktor, proszę bardzo. No i sobie te brunle sprzedajmy w tym momencie. Tak, jestem pewien. Ekstraktor mogę sprzedać w ogóle? Mogę sprzedać, super, bardzo fajnie, dobra. Moi drodzy, no i co? I to jest na tyle. Zarobiliście 12 500 złota. To jest spoko liczba. To jest spoko liczba, myślę, że jak na chwilę gry jest to całkiem przyjemne. No, jeszcze odniósł tam cenę ekstraktora, tam chyba tam 5000. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej tego, no to dajcie oczywiście znać. Widzimy się już za tydzień w środę na kolejnym odcinku Stajerna. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar, siemanko.